na czym zarabiają znajomi królika? Na przykład na budowie term nadwarciańskich. Tylko żeby nie okazało się, że wszystko jest tworzone wedle scenariusza z misia. Faktury będą oczywiście, ale w którymś momencie powódź zabierze wszystko. Pożyjemy, zobaczymy. Dziwne, że projekt tak szybko powstał, że prospekt tak szybko powstał, a plany trasy Deka do dzisiaj jeszcze nie powstały. Dziwne miasto.